Πάμε ένα κάμπινγκ. Chilling. Fale, czy nie fale? It's fine. Oczywiście tu są fale. No to w końcu jesteśmy na wyspie, którą niedawno odkryliśmy. Jakoś tu łódź zakotwiczyłem z tej strony za wiatrem. Powinno być ok. Dobra, robię obchód szybki kampingu. Już się pomału tu rozbeweszamy. Najlepszych sajt, jaki kiedykolwiek znaleźliśmy. Łącznie z lusterkiem. Można dać tarpę, jakby lało. Mamy już muzyczkę. Ognicho wieczorem. Mamy nasz stary namiot sprzed 564 lat. Okry działa, coś tam jej skacze. Potem zrobimy spacer dalej. Robimy sobie winko powitalne. I zaraz jakaś pierwsza konsumpcja w kuchni. Śmiesznie. Potem na plażę jedziemy, za rogiem zaraz jest fajna plaża. Oby tylko pogoda dopisała. Jeszcze zrobię szybki obchód dalej. Tak? No to super. A, no nie, tylko ta żółta została. Ciuchownia. Skibel taki super i duper. Szybkie nagranie kibla, ciekawostka przyrodnicza. Ktoś tutaj zbudował jakieś poważne projekty. Schowki mają, można sobie pożyczyć. Woda chyba nawet, jest zegar. Rękawice, kurde. O, podbierak jest. Bo ja nie widziałem podbieraka. Good. Został w drugiej łódce. A tu jest dalej przejście na wieczór. Powinien być fajny zachód. Wiatr uspokoi, to puszczę trochę. Pomóc tą grzybę. Zasiedzieć. Tu piaseczek. Ryczek można tu łódkę schować. Nie no, bajer jest. Po prostu miejsce jest niemożliwe. Ja, tam będzie gdzieś zachód. No, podjęliśmy, działamy teraz kąpiele. Pogoda się zrobiła fajna, trochę wieje, ale jesteśmy tu za wiatrem. Także jest ok. Tam nasz campsite. Okryt nie widać. No, maszerujemy dalej wyspą. Tam są nasze namieciarstwa i główna baza. Teraz ścieżynka.
Co za miejsce. Troszkę skał. To już otwarte jezioro. I tu takie przejścia fajne są. Żeby sobie iść równo, nie po skalę. Tutaj super pomosty. Tam wejście na róg. Takie olbrzymie drzewo spalone. Jak będzie? Będzie to pomiędzy nami. Oklucz na całe. No. Bata, weź spróbuj, bo tu był olbrzymi basior. Ja rzucę dwa razy, ok? Czy ty chcesz rzucić? Może ty rzuć. Popatrz. Weź tego żabkowego. A rzuć tam na tę stronę przysmyku, nie? Brało coś? Tak, w stronę przysmyku. Good. I szybciej kręć. Super bas, jest zdjęcie zrobione, walczył, poszedł tam aż przez przesmyk, aż na jezioro wyszedł, ciągnął, ale była walka niemożliwa. Ok, idziemy dalej, weź drugą wędkę, idziemy na róg. Tutaj są takie super przejścia. Tu se mieszka olbrzymi bas. Nikt o tym nie wie. Dobra, maszeruj tam, ja ci zrobię zdjęcie. Pingujemy dalej, robimy super jedzonko. Tu jeszcze mamy jakieś zaległości z domu. Korni, buraczki, why not? Zjemy dobrze i to wypływamy, żeby coś dla okli trzeba złapać do jedzenia. Także udało mi się, zapomnieliśmy jedzenia i trzeba na ryby jechać, żeby dla psa złapać rybę. Trzeba na ryby jechać. Dokładnie. No, jest wieczorek, działamy sobie. Na razie za bardzo nic nie działnęło. Okli czeka na kolację cierpliwie.
bo nie wzięliśmy jedzenia. Co wzięliśmy, ale nie wzięliśmy tych kulek. Ale jest wieczór, super. Także musimy się sprężać. Coś dziabnąć. No, mamy super ognicho. I właśnie wspominamy, że ostatni raz sami przy ognisku to byliśmy 20 parę lat temu. Albo na Govan Lake, albo na Grimstorf, albo na Duke Lake się jeździło. Szokiem jest. To były nasze ostatnie wyjazdy, zanim dzieciarnia się nie urodziła. Holy mama. Działam rano na maski, rzucały się w kilku miejscach, może coś dziabnie, kurde. Wymęczyłem mam maskiego, mam nadzieję, że się dobrze zapiął. Tu się takie rzucały sztuki. Ach, jak wziął pięknie. I love it. Ach, beauty. Chcę go zobaczyć. Idzie do góry. Muszę się tu rzucać, ale sztuka. Please, tylko do zdjęcia. Pierwszy raz na kiju nowym, ale chodzi o idzie. Te szybchet cholerne, jasny gwintku. Ja pierdzielę. Kurde, znowu to samo. A tak ciągnęła. No ale walka była fajna. Pieprzona, że ona na tą blachę też wzięła, no.
wędrowania. Rano coś tam połapałem. Ja zaraz biorę płetwy. Halo, halo! Jesteśmy sami na takiej plaży, to są jaja. Beauty. Mamy muzyczkę. Drona puszczę. Piękny piaseczek. Przezroczysta woda. To się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Sprawdzamy drabinkę, czy działa. Zobaczymy, czy wytrzyma wagę. No kurde. Pietruszko. To dawaj. Waga. Pietruszko, waga. Super. Wytrzymaj się tego, tak. No. A spróbuj wyjść właśnie nie stojąc na ziemi, tylko podpłynąć i wyjść, nie? Jeszcze druga próba drabinki. No ale to płyń, płyń. Nie stój na ziemi. Podpływamy. Tak. Nie dotykamy dna. O tak? Nie trafiłaś? Czekaj, tak, kolanami najlepiej. No. I tu się ma wyżej, tak. Good. Jesteś na łodzi, super. Dobra. Wracamy tu właśnie. Kapitan.